W związku z tym moje pytanie jest takie: czy jeśli nawet Amerykanie wepchnęliby nas do tej wojny, czy my, czy, czy bylibyśmy narażeni na pełnoskalową odpowiedź ze strony Rosji, czy raczej Rosja wolałaby ten konflikt delikatnie jączyć i grać na czas? To bardzo dobre pytanie, moim zdaniem bardzo zasadne dzisiaj. I no, nie będę się po raz kolejny odwoływał tutaj do słów doktora Jaska Bartosiaka, który wspomniał, że na wiosnę. To prawdopodobieństwo bardzo mocno wzrośnie nacisków amerykańskich na rząd w Warszawie, aby zaangażować się w wojnie na Ukrainie. Bo to chyba dzisiaj już dla nikogo, kto interesuje się sprawami międzynarodowymi, nie stanowi żadnej jakiejś taj wielkiej tajemnicy. No, wiemy doskonale, że te naciski są, że rząd w Warszawie bardzo mocno przygotowuje się do wojny. 23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny, która przywróciła w sensie prawnym Obowiązkową, zasadniczą służbę wojskową dla mężczyzn i wprowadziła obowiązkową służbę wojskową dla kobiet. W to przecież... Natomiast dziś niewątpliwie widzimy, że jest łama próba łamania artykułu 228 Konstytucji, wprowadzenia dwóch nowych stanów nadzwyczajnych stanu pogotowia, stanu zagrożenia. Artykuł 43 mówi o tym, że dowolna nieruchomość może być wyburzona, że można dokwaterować komuś jakichś nieznanych mu ludzi. Że można zlikwidować dowolny biznes. Rzeczywiście to parcie na wojnę jest bardzo, bardzo silne. Nie wierzę w to, żeby to robili Polacy. Jestem przekonany o tym, że mamy do czynienia z naciskami amerykańskimi. Zasada, którą ja postuluję, to jest zasada zero wrogów wśród sąsiadów. Ta zasada nie oznacza, Wszyscy sąsiedzi to nasi przyjaciele, nagle kochajmy się i prawda i tak dalej, tylko ona oznacza zero wrogów wśród sąsiadów, a jeżeli nie mamy wrogów, to możemy robić interesy. Zasada zero wrogów wśród sąsiadów, bardzo mądra, którą wprowadził, przecież to, to jest zasada, która obowiązuje dzisiaj w doktrynie polityki zagranicznej Republiki Tureckiej jeśli spojrzymy na byłego ministra spraw zagranicznych szefa dyplomacji Achmeta Dawutoglu, to jest to człowiek który adaptował to do polityki tureckiej ja myślę, że chodzi o zasadę win-win ja czyli zasadę wygrany-wygrany to jest tak jak no, możemy sobie wziąć jakiś przykład z życia codziennego stosunek pracy na przykład jeżeli ktoś jest pracownikiem danej firmy ma szefa no nie musi go kochać nie musi lubić nie musi być jego przyjacielem nie muszą razem wychodzić na piwo łączą ich wspólne korzyści i tak samo jest wśród państw, no, partner handlowy nie oznacza przyjaciela. Natomiast ma to jak, jak najbardziej oczywiście sens, jeśli chodzi o budowanie hubu logistycznego, hubu handlowego, wykorzystywanie położenia geograficznego. No, dzisiaj przekleństwem Europy, przekleństwem Europy jest Amerykanizacja tejże Europy. Myślę, że tak. Ja to, że uważam, może że... ta zasada interesy tak, ideologia nie, powinny obowiązywać wobec wszystkich państw i wobec Stanów Zjednoczonych, bo ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby Polska prowadziła wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, wręcz odwrotnie, uważam, że to jest bardzo korzystne, podobnie jak z Chinami czy z Rosją, z Niemcami, ale jeżeli już Chińczycy chcieliby tutaj wprowadzać swój model rozwoju, no to nie, to, to jest oczywista sprawa. Każdy doskonale wie, że ja nie jestem prorosyjski. Ja nigdy nie byłem prorosyjski w znaczeniu jakiegoś hołbienia wizji sojuszu Polski i Rosji. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem w ogóle nawet sojuszu Polski, Polski i Rosji. Uważam, że Rosja powinna być traktowana po prostu normalnie. Normalnie po partnersku, jak partner handlowy. Interesy, tak? Ideologia nie. Cywilizacja turańska nie jest żadnym dla nas atrakcyjnym obiektem odniesienia, punktem odniesienia. Mamy swoją cywilizację, Polska jest jednym z absolutnych podmiotów cywilizacji łacińskiej i warto to rozwijać. Natomiast to, co widzimy dzisiaj, to jest próba przeszczepiania obcych matryc cywilizacyjnych. Czy Twoim zdaniem perspektywa wepchnięcia Polski do wojny z Rosją na wiosnę, w perspektywie wyborów teraz 8 listopada do Amerykańskiego Senatu uzupełniających, czy ona się troszkę nie rozpływa mimo wszystko, bo ciężko będzie w Senacie zdominowanym przez Trumpistów, tak jak Sowem, czy, czy, yy, czy się troszeczkę ci yy, banksterzy nie przeliczyli, czy, czy nie zostaną im zabrane narzędzia do tego, żeby tą wojnę eskalować i podtrzymywać, czy jednak nie idziemy, nie idziemy w kierunku yy, zakończenia tej. Yy, Wojny na drodze, na drodze deamerykanizacji Europy. No, ja myślę, że ten trend jest, jest już widoczny. Pytanie, jak się skończy przejęcie Twittera przez Ilona Maska, bo widać tutaj pewną korelację w czasie tego przejęcia i z drugiej strony, właśnie tych wyborów uzupełniających z 8 listopada, o których wspomniałeś. Jeżeli tak rzeczywiście jest, i wiemy, wiemy doskonale, że Elon Musk jest za rozwiązaniem pokojowym dla Ukrainy, a nie za podsycaniem tego konfliktu, wiemy doskonale. Że Stanów Zjednoczonych dzisiaj po prostu nie stać na interwencję wojskową na Ukrainie. Mówimy o wysłaniu żołnierzy amerykańskich na Ukrainę. Z tego co wiem, istnieje taka inicjatywa jak weto rezerwy. Weto rezerwy. Gdzieś już w garnizonach w Polsce tworzą się grupki rezerwistów, którzy yy, i szeregowych, i podoficerów, i oficerów rezerwy, którzy jasno deklarują Weto rezerwy. Veto rezerwy. Yy, nie ma żadnego pójścia na obcą wojnę. Nie ma żadnej branki amerykańskiej na wojnę hegemoniczną. Nie ma żadnej branki yy, na korzyść yy, USA. No, nawiązuje oczywiście do tego XIX-wiecznego słowa w języku polskim, bo to przecież to nie chodzi o mobilizację w obronie ojczyzny, tylko chodzi o mobilizację, chodzi o bramkę na obcą wojnę. Jeżeli ktoś próbuje wykrwawić naród polski, zebrać młodych patriotów polskich i tych w średnim wieku także i wysłać ich na, na, na śmierć, wysłać ich na przelewanie krwi za amerykańskie korporacje, no to taka osoba nie jest polskim patriotą. Takie osoby nie można nazwać polskim rządem. W związku z tym powstają Ale, takie e, inicjatywy. E, myślę, myślę, że to, jeżeli byłby to... taki konflikt, to... Hipotetyczny między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi, to jeśli chodzi o główne działania wojsk, nie mówię o, o strzałach rakietowych czy, czy dronowych, czy jakichś innych, ale główne działania wojsk lądowych byłyby na linii Wisły. Byłyby na linii Wisły, zresztą, jak spojrzymy na główne inwestycje kapitału niemieckiego w Polsce, to one są mniej więcej właśnie do linii Wisły, na zachód od linii, od linii Wisły, na wschód od linii Wisły to jest jakby osobna sprawa, jeśli chodzi o aktywność kapitału niemieckiego. To jest oczywiście pewna hipoteza. Natomiast myślę, że Rosjanom absolutnie nie zależy dzisiaj na wchłonięciu całej Ukrainy, łącznie z tymi obwodami zachodnimi, nasączonymi tą ideologią neonazistowską, manderowską, tak samo jak Rosjanom. Nie zależałoby na wchłonięciu całej Polski, no, przecież to byłby absurd jakiś. Prawosławny, nieruski, no, z różnych źródeł wiem że dosko doskonale, że jest inspirowana przez, e, przez służby specjalne. E, I widzimy tutaj próbę wbijania klina między środowisko prawosławnych. Wiemy, że ta Cerkiew prawosławna Ukrainy po Tomosie Bartłomieja I bardzo wzrosła, zaczęła stworzyć, tworzyć, próbować przynajmniej tworzyć swoje struktury w państwie polskim. Ale, ale tutaj mamy do czynienia z przeciwdziałaniem temu przez polski autokefaliczny kościół prawosławny. Metropolita Sawa jasno pokazał granicę, że nie będzie tolerowana próba tworzenia nielegalnych struktur cerkwi ukraińskiej w Polsce. Natomiast mamy kontrę ze strony, no właśnie, służb specjalnych. Pytanie czy ich I cała akcja prawosławny, nieruski, próba włączania w to cerkwi greckiej, co jest w ogóle jakimś absurdem, bo jakby te wpływy czy? greckie... Wepchnięcie na siłę Polski do tego konfliktu musi od razu oznaczać y, wojnę atomową. Nie, nie, oczywiście, że nie musi. Tak jak powiedziałem, wojna, y, potencjalna wojna Polski z państwem Związkowym Rosji i Białorusi, czyli proxy war, y, kol, tak zwanego kolektywnego zachodu. To jest oczywiście taki eufemizm. Wiemy doskonale, że Stanów Zjednoczonych z Rosją nie musi mieć w formie pełnoskalowej, nie musi się skończyć żadnym nuklearnym Armagedonem, ale użycie broni jądrowej jest czymś, co należy, w, 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 że tak powiem, wliczyć w potencjalne ryzyko potencjalne ryzyko. No dzisiaj nikt odpowiedzialny, kreśląc meto używając metody scenariuszowej, mówiąc takim akademickim już językiem, nie może założyć, że broń jądrowa nie zostanie użyta. No ona może być użyta. Natomiast do tego, aby to był nuklearny Armagedon, jest naprawdę bardzo daleko. Każdy jest dzisiaj żołnierzem walki informacyjnej w obronie Rzeczypospolitej. Każdy z naszych widzów, który ma, który się czuje w miarę pewnie w internecie... Niech się czuje w obowiązku do założenia własnego kanału. Wszystkie filmy, ponad 600 filmów na moim kanale jest absolutnie na licencji CC, czyli Creative Commons. Można je bezpłatnie używać, kopiować, remiksować. Można...